We Wrocławiu trwa walka o utrzymanie miasta. Będziemy ją relacjonować i relacjonujemy. Ale teraz troszkę zmiana tematu, ponieważ w Nowym Jorku, na Long Island, w miejscowości Uniondale, tam na takim stadionie sportowym, hokejowym, spotka się ze swoimi wyborcami nowojorskimi, no, wybitny Nowojorczyk, Donald Trump. Będziemy to spotkanie Państwu relacjonować, będziemy tłumaczyć rozmowę, czy też te wystąpienie Donalda Trumpa. Ja się nazywam Aleksander Wierzejski, witam bardzo serdecznie. Ziemowicz Rom, witam Pana, witam serdecznie widzów. Witamy. No, w Stanach Zjednoczonych oczywiście tematem numer jeden jest to, że Donald Trump przeżył drugą próbę zamachu. Ten zamach, do tego zamachu miał dojść w niedzielę. Śledzi te sprawy Tadeusz Antoniak, klubowicz Gazety Polskiej w Pensylwanii. Witam, Tadeuszu, dzień dobry. Witam, witam panie redaktorze, witam panu redaktoru, witam państwa w Polsce. Organizacyjna koszulka, to zawsze ważne. Sprawy wokół Donalda Trumpa, powiedzmy sobie, jak amerykańskie media relacjonują tą sprawę postrzelenia go, czy próbę kolejnego zamachu, no bo to jednak w ciągu niecałych dwóch miesięcy drugi zamach na kandydata na prezydenta. No tutaj są dwa aspekty. Pierwszy, że jednak służby zadziałały i to było odaremnione. Bardzo dobra reakcja, szybka reakcja, skuteczna reakcja. A drugi aspekt to jest ten, że co się nie zdarza w historii, druga próba zamachu. Dlaczego? I różne są komentarze. Ja się do tego komentarza tutaj przychylę, do tego, że jednak wbrew wszelkim sondażom, które są nakręcane, Donald Trump musi prowadzić dość znacznie, tak jak powiedział, w planach ma 5% i to jest 5%. Jeżeli nie można wygrać w uczciwy sposób, nie ma możliwości na jakieś deregulacje samym procesem wyborczym, więc próba wyeliminowania po raz kolejny, żeby było skutecznie, żeby Republikanie zostali bez żadnego kandydata. Smutne, przykre, ale no, ktoś za tym stoi. Kto za tym stoi, no to jest temat na dłuższą debatę. Same związki tego człowieka z Ukrainą, bo w pewnym sensie jest bardzo proukraiński, czyli teoretycznie tak jakby to byłoby bardzo polskie, ale dlaczego tak wyjeżdżał, dlaczego wracał, a przeszłość kryminalna, to są pytania, które na pewno sobie teraz nie odpowiemy. Mówimy tutaj w tym momencie o zamachowcy. Donald Trump, no dzisiaj się pokazało ciekawe badanie opinii publicznej, zgodnie z którym w kwestiach gospodarczych 46% Amerykanów wierzy, ufa Donaldowi Trumpowi, a Kamali Harris zaledwie 30%, więc to być może pokazuje, jaki jest prawdziwy stosunek Amerykanów, którzy muszą codziennie płacić rachunki, zakupy, ubezpieczenia, studia dla dzieci, mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. To są właśnie te realne sytuacje gospodarcze, które po objęciu rządu przez demokratów, przez prezydenta Bidena, zmieniły nasze życie diametralnie i bardzo koszty życia wzrosły do góry. Więc, a pamiętamy czasy Trumpa, czyli benzyna w dół. Ale przede wszystkim no, możemy wrócić do punktu wyjścia naszych rozmów już wcześniejszych, pokazania, że no, najważniejsza jest w tej chwili jakby gospodarka i sprawy amerykańskie. Oczywiście sprawa wojny na Ukrainie jest ważna, ale Trump w kampanii stawia przede wszystkim, tak jak w haśle, na Amerykę. No, w pierwszym i na ludzi, no, którzy są jakby solą, i na klasę średnią. Powtarzam to od samego początku. Klasa średnia, która jest solą, która jest najważniejszym aspektem, to co się wytworzyło, która płaci podatki, ciężko pracuje, bierze kredyty, kupuje samochody, kupuje domy. Wiadomo, bogaci różne mają, niezależnie od partii, która rządzi, ta i tak sobie poradzą. Biednym też nie zależy, bezdomnym na wielu rzeczach, a siłą i nawet troszeczkę tak anegdotycznie powrócę do tego filmu Sami Swoi. Middle class, powtarzany bez końca przez tego adwokata Kargula. No tak, to jest bardzo ważne. Akurat może parę słów na temat amerykańskiego systemu wyborczego, bo wybory odbywają się w Stanach, są w Stanach organizowane i ten, kto zwycięży w danym stanie, bierze całą pulę tak zwanych głosów elektorskich. I
wśród tych siedmiu stanów, których wyniki jeszcze nie są pewne, gdzie jeszcze nie wiadomo, jak się opowiedzą wyborcy, no są między innymi Michigan, Wisconsin i Pensylwania. Stany, w których znaczącą większość, znaczącą mniejszość w ten sposób stanowią wyborcy pochodzenia polskiego. W Wisconsin, Michigan jest to około 8%, w Pensylwanii około 6%. I ja rozumiem, że 19 głosów w Pensylwanii, 10 w Michigan, chyba 16 w Wisconsin, no to jest parę 44 głosy, jak się razem zbierze. I jest o co powalczyć, jest warto się do tych Polaków zwrócić, zwłaszcza gdy w sytuacji, gdy badania opinii publicznej pokazują, że jest pół na pół. No i znów wracamy do punktu wyjścia, że tak powiem, do 2016 roku, że rzeczywiście głosy Polaków, Polonii w drugim, trzecim pokoleniu i w pierwszym zadecydowały w pewnym sensie o wyborze Donalda Trumpa. I teraz jest podobnie, bo przecież Kamala Harris, tak powiedzmy sobie szczerze, skąd by wiedziała, że jest 800 tysięcy Polaków mieszkających w Pensylwanii i w debacie użyłaby tego argumentu, tak? Chociaż troszeczkę to jest 800 tysięcy Polaków w Pensylwanii, Polacy w Polsce, wojna na Ukrainie, trochę to wszystko jest takie rozbieżne, ale temat jest poruszony, więc podejrzewam, że w ciągu tygodnia, gdzie była przygotowywana debaty, wiedziała o tym, że 16 rok był kluczowy i te głosy Polonii z tego rejonu, pasar z polskich parafii, polskich miejsc, od Pittsburgha, Harrisburga, poprzez też nawet Filadelfię, paradoksalnie. Tadeusz, Antoniak, Tadeuszu, musimy przerwać, ponieważ Donald Trump, kandydat Republikanów na prezydenta, pojawił się. Częstochowa, odsłonięcie pomnika pamięci walki o niepodległość i solidarności. Zapraszamy wszystkich. Będzie tam prezydent Andrzej Duda, będzie tam Telewizja Republika. Bądźcie państwo z nami, oglądajcie również to wydarzenie. Będziemy informować, o której to się wszystko będzie odbywało i tak dalej. W sobotę pewnie te informacje się uszczegółowią. A teraz przenosimy się. Tadeusz, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Trzymamy bardzo kciuki. Pozdrawiamy piękną Pensylwanię. A my się przenosimy do Uniondale na Long Island w stanie Nowy Jork. Everybody, and a very big hello to New York and a place called Long Island, which I know very well. Chciałem przywitać bardzo serdecznie Nowy Jork i miejsce zwane Long Island, które bardzo lubię. I love with thousands of proud, patriotic New Yorkers who are really the heart and soul of America. We know that. Witam stan Nowy Jork, w którym są tysiące świetnych amerykańskich patriotów. The reason I'm here. Powód, dla którego tu jestem, jest dlatego, powodu czegoś, co nie zostało zrobione od bardzo długiego czasu, ale my wygramy Nowy Jork. Tak się stanie. I to jest pierwszy raz od bardzo wielu lat, od kiedy Republikanin może tak szczerze powiedzieć. A jak to zrobimy? Przejmujemy Biały Dom i naprawimy nasz kraj. Jak dobrze wiecie, 3 dni temu ponownie próbowano mnie zabić. To była druga próba w ciągu 8 tygodni
z jakiegoś szaleńca radykalno-lewicowego. Na szczęście wspaniali agenci Secret Service zobaczyli go w krzakach i od mniej więcej 200 metrów od miejsca, gdzie ja byłem. I wystawał z krzaków lufa karabinu AK-47. Zobaczył, agent, który szedł przede mną, zobaczył lufę wystającego karabinu. I chcę tutaj wyrazić swoją wdzięczność dla agentów Secret Service, dla wszystkich szerefów, dla wszystkich policjantów, którzy pomogli w powstrzymaniu i złapaniu tego zamachowca. I wiecie, mówiłem o tym już wcześniej, to było tak, że agent Secret Service po prostu zobaczył tą lufę, wyciągnął pistolet i zaczął strzelać. A ten złoczyńca, pomyślcie o tym, to się tylko zdarza, kiedy są kobiety, bo mężczyźni nie są wystarczająco sprytni. On zostawił ten karabin, zostawił wszystko, zaczął uciekać. Uciekał przez dwie przecznice. I zobaczyła go kobieta, która przejeżdżała tam, pomyślała, to chyba zły człowiek. I jechała za nim. Dotarła do jego samochodu. Robiła zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Zrobiła bardzo dobre zdjęcie tablicy rejestracyjnej. I wysłała to do szeryfa. I powiedziała mu, że widziałam, patrzyła na tego człowieka. Chyba coś nie jest w porządku. No kto by coś takiego zrobił? Tylko kobieta. No, tylko kobieta. I pytałem tego szeryfa, mówiłem, szeryfie, gdyby 1000 osób było, ile osób by to zrobiło, żeby zrobić zdjęcie samochodu podejrzanego? A on powiedział, chyba nikt. Powiedziałem, nie no, muszę ją spotkać. Dlatego więc policja mogła go złapać po tym, jak bardzo szybko jechał po autostradzie. Dziękuję z całego serca i wam wszystkim dziękuję. To, co zrobiliście, jest naprawdę świetne. To, co robią tutaj agenci, funkcjonariusze praworządności w naszym kraju, jest świetnym. Jeszcze Kamala Harris, nie wiem, czy słyszeliście o niej. Who, by the way, was by far the most liberal została oceniona za najbardziej lewicową senator w amerykańskim Senacie. Znacznie bardziej niż Bernie Sanders i Pocahontas. Ona jest bardziej lewicowa niż Bernie Sanders i Elizabeth Warren. Kamala Harris, radykalna lewicowa polityk, i tutaj te fake news kamery, zobaczcie, tu stoją. We've got to get our media back in this country. Musimy odzyskać nasze media w tym kraju. But the message is, it's time to stop the lies, stop the hoaxes. Ale taki jest przekaz. Trzeba zakończyć te wszystkie kłamstwa. Trzeba zakończyć te wszystkie fałszywe, całe wojowanie prawem przeciwko mnie. I musimy powstrzymać to zamienianie Ameryki w dyktaturę.
Bo ja nie jestem żadnym zagrożeniem dla demokracji, to oni są. Robią rzeczy w polityce, których nigdy wcześniej w historii naszego kraju nie robiono. I co najgorsze, oni zrobili z naszego kraju kraj trzeciego świata, co w ogóle jest trudno do wyobrażenia. My próbujemy gadać o sprawach, o tym, co się liczy. Dziękuję Bogu. To Bóg musiał mnie uratować. Nie raz, ale dwa razy. Są tacy, co mówią, że on to zrobił dlatego, że Trump odwróci losy tego stanu. Trump sprawi, że będzie znów wielki. Potrzebujemy religii w naszym kraju. Te potyczki ze śmiercią nie osłabiły mi ducha, ale mnie wzmocniły. Tylko utrwaliły moją wolę, aby użyć tego czasu, który ja mam na ziemi, aby uratować Amerykę, aby postawić Amerykę na pierwszym miejscu. Earlier today I was honored to receive the endorsement. Wcześniej dzisiaj miałem zaszczyt otrzymać polecenie. They delivered all that concrete for those buildings I built in New York. They delivered the big heavy. Oni dostarczali te wszystkie betony. Ten cały beton do tych wszystkich budynków w Nowym Jorku. But you know, this hasn't happened in so many decades. We won the overwhelming majority of the local chapters and the members, and as a result, the national organization has refused to endorse the Democrat candidate for the first time. To się nie zdarzyło od wielu lat, kiedy lokalne oddziały poparły republikanina. One nie chciały poprzeć demokratę w tym razem. And all of the incredible rank and file teachers across the country, because this was a surprise. Wszyscy wspaniali ludzie. They endorse the Democrats automatic for many, many years. Oni zwykle w sposób automatyczny stawali po stronie demokratów. These are tough people. Są twardzi ludzie, oni wiedzą, co robią. I kiedy będziemy mieć te głosy, będziemy bronić naszych robotników, będziemy bronić miejsca pracy w naszych Stanach Zjednoczonych. I tylko taka mała uwaga. Ważna z uwagi na to, jak oni głosowali dzisiaj, może wczoraj. Ale zespoły, które budowały ten piękny stadion, również dokonały świetnej roboty. Wszyscy ciężko pracujący Ameryńcy, bez względu na to, gdzie mieszkacie, czy mieszkacie w stanie wahającym się, czy mieszkacie w stanie, gdzie jest większość demokratyczna, możecie wybrać republikanów na wszystkich stanowiskach. Waszymi głosami uratujemy nasz kraj, uratujemy Stany rządzone przez demokratów. Tak samo jak uratujemy wielki, wspaniały stan Nowy Jork. When I told some people. Kiedy mówię ludziom w Waszyngtonie, mówię, że będziemy robić kampanię w Nowym Jorku. On mówi, po co Nowy Jork? Przecież tam nie mogą wygrać republikanie. Tam zawsze wygrywali demokraci. Ale jeśli zagłosujecie na mnie, to obniżę Wasze podatki, obniżę poziom przestępczości. Jeżeli coś się zwiększy, to wasze dochody.
i wasza miłość do tego kraju. W czasie historii z pokolenia na pokolenie Amerykanie w Nowym Jorku stawiali, byli wzorem, standardem miłości do ojczyzny. I w takich miastach jak Uniondale, Livingdale, to były wspaniałe miasta, kiedy rośliście, dorastaliście. Zobaczcie, co teraz się dzieje z Nowym Jorkiem i innymi stanami rządzonymi przez radykalną lewicę. Nasz ciężki przemysł został wyeksportowany za granicę. Ma klasa średnia po prostu wyparowuje. Wzrost inflacji, który jest dokonany dzięki Bidenowi i Harris, kosztuje przeciętną rodzinę $28,000 rocznie. Ulice zamieniają się w obozowiska, koczowiska dla narkomanów, bezdomnych. W ciągu ostatnich 2 lat w Nowym Jorku było 29% wzrost liczby rabunków. 75% wzrost liczby kradzieży samochodów. Policjanci odchodzą z pracy. A ja to zawsze mówiłem, znam ich bardzo dobrze. 200 osób miesięcznie, świetnych fachowców odchodzi. Nasze pociągi i metro się rozpada. Firmy uciekają, a gangi migrantów przejmują miejsca, noclegowie, tam gdzie żyją na przykład nasi weterani, wyrzucają ich na ulicę, na mróz. Pomyślcie o tym. Mamy weteranów, którzy leżą na ulicach. Czasem zamarzają, czasem jest im gorąco. A oglądamy ludzi, którzy dopiero przyjechali do Ameryki i dostają mieszkania za darmo. Jaki szalony jest nasz kraj. Możecie sobie wyobrazić, co myślą ci weterani, którzy na to patrzą. Czy możecie sobie pomyśleć, co ci migranci myślą? Możecie w to uwierzyć. Przyjechaliśmy tutaj, w wielu przypadkach byliśmy w więzieniu, a tu dali nam hotel, a weterani, którzy walczyli za ten kraj, żyją na ulicach. Więc mówię to ludziom Nowego Jorku, które cierpi przestępczość na rekordowych poziomach, cierpiących na inflację, wyżerających wasze płace. Głosujcie na Trumpa. Co macie do stracenia? What do you have to lose? Think of it. What the hell? Co macie do stracenia? Pomyślcie o tym. Co u diabła macie do stracenia? Some of you remember that was a phrase that I used for our black population years ago. Niektórzy was pamiętacie, że lata temu w 2016 używałem tego hasła, kiedy mówiłem do czarnych Amerykanów. I went through 12 different things. Wymieniłem 12 różnych rzeczy. Najgorsza edukacja, najgorsza przestępczość, różne rzeczy. Ja miałem jakieś 2% u nich. I mówiłem afroamerykaninom,
zgromadzonym przede mną. Głosujcie na Trumpa, co wy macie do stracenia? I wiecie, co się stało? I got eviscerated when I went backstage. Zostałem zniszczony, kiedy poszedłem za scenę. Remember, we still signed the check. They said, "Sir, that's a terrible thing to have said." Powiedzieli, proszę pana, to jest okropna rzecz do powiedzenia. Ja się pytam, dlaczego to jest źle? Wiesz, to prawda. Wiecie, co się stało? Następnego dnia dostałem 10 całych punktów. Because of all we've done, we're at the highest level of black support in the history of the Republican Party. Teraz mamy najwyższy poziom wsparcia od Afroamerykaninów w historii Partii Republikańskiej. And by the way, the Hispanic support. Do we have any Hispanics? Wsparcie od Latynosów. Czy mamy tu jakichś Latynosów? The Hispanic support is off the charts, and they don't know what the hell to do about it. A demokraci nie wiedzą, co z tym zrobić. Jest naprawdę poza skalą. We just had some great polling come out. I think the most accurate poll over the last 8 or 9 years was Rasmussen. Jedne z najtrafniejszych sondaży w ciągu ostatnich iluś tam lat. I mamy 5-punktową przewagę nad Kamalą. Powinniśmy mieć 35 punktów przewagi. Ale niektórzy ludzie nie mogą rzucić starych nawyków. Więc ja wam mówię, głosujcie na Trumpa, a ja to odwrócę bardzo szybko. New York State will be like a third world nation if it isn't already. Nowy Jork będzie krajem trzeciego świata, jeśli już nim nie jest. With Trump, the Empire State will once again be the envy of the entire world. Budynek Empire State Building. We will have no crime, only success. And unlike your current radical Democrat regime, I'm not driven by partisan ideology, I'm driven by results. And I'm driven by New York kierowany ideologią. Ja kieruję się zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem. It's common sense. You know, I like to say the party. Lubię mówić do partii. Do... Wiecie, że ja podróżuję wszędzie. Wiecie, kim my jesteśmy? Kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Chcemy świetnych policjantów. Nie chcemy obniżać zachowania policji. Jesteśmy partią bardziej niż wszystko inne, partią zdrowego rozsądku. Kiedy wrócę do Białego Domu, your governor and mayors, owalnego gabinetu. Pójdę do wszystkich gubernatorów ze wszystkich stanach i powiem im wszystkim, jest nasza pora pracować razem dla dobra ludzi. And despite all of the persecution I've endured from the corrupt judicial system, mimo ścigania mnie za pomocą systemu prawnego. I want to give back to you. I've had a great life. I want to give back to you. Ja miałem świetne życie. Chcę wam to wszystko się odwdzięczyć za to. And we're going to make this state incredible again. Sprawimy, że ten stan znów będzie wspaniały. Będziemy budować lotniska, drogi. We will renovate New York subway. Odnowimy metro w Nowym Jorku. Can you believe it? Możecie w to uwierzyć? I like to say it's not so long ago, but it probably is. What do you think, Bruce? I guess it is. Lubię powiedzieć, że to nie było aż tak dawno temu. To Union Turnpike, or I'd go to wherever I. They had no fear that I was going to be disappearing. Kiedyś wchodziłeś do metra i się nie bałeś, jechałeś gdziekolwiek. They would take me to a subway, put me on and say, bye, darling, bye. If you do that today, you have about a 75% chance that you'll never see your child again. Masz 75% szansę, że już więcej swojego dziecka nie zobaczysz. Wsadzisz go do pociągu, pomachasz ręką, pojechało samo do szkoły. Odbudujemy nasz system kolei metropolitalnej. Musimy to uczyścić, musimy go troszkę dopieścić i musimy wyrzucić stamtąd kryminalistów. Raz jeszcze wesprzemy naszych wspaniałych policjantów w Nowym Jorku.
You know, I've got the support. To me, this is so important. Wiesz, no, oni oczywiście mnie wspierają. Każda grupa zorganizowana policji popiera mnie. Popiera Prawo i Porządek. 400 tysięcy policjantów, którzy jednogłośnie popierają mnie. Będziemy pracować z burmistrzami miast, z gubernatorami, którzy mają ograniczoną liczbę policji, łącznie z Nowym Jorku. Miałem kiedyś biuro w Brooklynie razem z moim ojcem na Brooklynie. I chodziliśmy tam do Białego Zamku. Ktoś wie, o czym mówię? And my father would say, no, that's the best place. Only 12 cents a hamburger. Remember? I mój ojciec mówi, że to najlepsze Bruce, miejsce. Hamburgery po 12 centów są. Bruce Blakeman, one of the greats. He wanted an upset. You know, this was another. This is a Republican. He ran a couple of times. You couldn't beat this hoax of Democrats. He ended up winning. He's done such a good job. He's now unbeatable. They don't even run. Republikanin, on wyszedł przeciwko demokratom. Right. Dzisiaj, że on nie miał żadnych szans. Teraz on wygrywa z demokratami. Joe Cairo's here. Joe, are we gonna win, Joe? Jest jeszcze Joe Cairo. Joe Cairo, wygramy tu. Nie zadzierajcie z Joe, prawda? But I will stop the Kamala crime wave and. Powstrzymam falę przestępstwa Kamali. My wstawimy tych wszystkich kryminalistów za kraty i wyrzucimy ich do krajów, z których do nas przyszli. Kilka miesięcy temu widziałem opłakującą rodzinę, która opłakuje policjanta. Znacie Johnny Mandela? No tylko 31 lat. Został zastrzelony podczas kontroli drogowej. Zostawił wspaniałą żonę i rodzinę. Rocznego synka. Jesteście tutaj? Powinni być tutaj. Stefanie, jesteś tutaj? Ja myślę, że ona tutaj jest. To ciężko, kiedy tu jest 19 tysięcy ludzi. And Stephanie, unlike a lot of my friends, doesn't want adulation. Honestly, what she wants more than she wants her husband back. That's what she wants. I Stefanie, tak jak nie do wielu ludzi, ona nie chce sławy. Ona po prostu chce swojego męża z powrotem. Stephanie doesn't want that. What a great family. Stephanie nie chce sławy, nie chce być na telewizji. Wiele innych by tu podskakiwało, tu jestem. Ale nie o to chodzi, Stephanie. A ten, który zamordował policjanta, był wcześniej aresztowany przez nowojorską policję 21 razy. 14 razy go puszczali, on był jeszcze gorszy. To jest historia, którą słyszymy tutaj codziennie pod rządami radykalnych lewicowych demokratów. Dajcie im pieniądze na wykup, na kaucję. Wykup, wyjście za kaucją jest tragedią naszego kraju. Kamala Harris była liderką ruchu zbierającego pieniądze na kaucję dla przestępców, a potem domagała się zdefundowania, zabrania pieniędzy policji. A teraz chce zostać prezydentem. Jeszcze niedawno mówiła, że jest przeciwko wydobyciu gazu łupkowego, przeciwko wydobyciu ropy. A teraz zmieniła o 180 stopni wszystkie swoje stanowiska. Ale wiecie, że pierwszą rzeczą, którą ona zrobi, kiedy będzie w władzy, będzie ograniczenie finansów dla policji. Kiedy ja zasiądę w owalnym pokoju, będę robił wszystko, żeby prawo, porządek wróciło do naszego kraju.
A fully reformed Federal Department of Justice will deliver massive public safety funding for New York and other cities that are under. But in exchange, they will give our Ministerstwo Sprawiedliwości zapewni odpowiednie fundusze dla policji w każdym stanie. Wszyscy tu to wspierają. Ja to mówię funkcjonariuszom. Nie macie pojęcia, jak bardzo was ludzie kochają. Zakończymy tą śmiertelną politykę miast sanktuariów. Będziemy mieć policję, która będzie działać tak, jak za czasów naszego ukochanego Rudy'ego Giulianiego. Simultaneously we are going to make life in New York State sprawimy, że życie w Nowym Jorku będzie znowu kosztowało normalne pieniądze. Będziemy walczyć z utratą miejsc pracy. Zobaczcie, że z waszego stanu uciekają pieniądze do kieszeni setek tysięcy nielegalnych migrantów. 20 lat temu słyszałem, że Nowy Jork nie ma pieniędzy, a teraz widzę, że sprowadzają nielegalnych migrantów, którzy dostają pieniądze, przecież nie od rządu federalnego. To są ludzie, którzy przyszli do naszego kraju nielegalnie. Ale zgodnie z planem ekonomicznym Trumpa, w ciągu 12 miesięcy obniżymy o połowę cenę energii w Polsce, ponieważ stąpamy tutaj po płynnym złocie. Kupujemy ropę w miejscach jak Wenezuela, podczas gdy mamy jej więcej niż Rosja, więcej niż Arabia Saudyjska. Ronald Reagan tried so hard he couldn't get it. I got it. The biggest site in the world, Alaska, and in the first week in office they. W pierwszym tygodniu swojego urzędowania, pamiętacie, Joe Biden co zrobił? Zatrzymał wydobycie w Alasce, na wspaniałym, bardzo bogatym złożu. A my, jak wrócimy, to wrócimy do tego wydobycia. Obniżymy inflację. Ludzie, co kiedyś, 4 lata temu, żyli dobrym, miłym życiem, teraz nie mają to pieniędzy. Historia. Kobieta poszła do sklepu, miała 3 jabłka, poszła do kasjerów, miała 3 jabłka, a się okazało, że nie ma pieniędzy, kupiła tylko jedno. Takie rzeczy nie powinny się zdarzać w naszym kraju. Obniżymy koszty ubezpieczeń, one są strasznie wysokie. Obniżymy podatki. Pamiętacie, że dałem już najwyższe obniżkę podatków w historii naszego kraju, ale zrobimy to raz jeszcze. Kamala Harris, jak spojrzysz na jej plany, mówi, da wam największą podwyżkę podatków w historii Ameryki. To jest jedyna osoba, jaką kiedykolwiek widziałem, która ogłasza, że zwiększy podatki, kiedy zostanie wybrana. To ja to nie sądzę. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś wygrał, szermując takim hasłem. Podniosę wam podatki. Możecie to sobie wyobrazić? Ja nie mogę tak rzeczy mówić, bo oni powiedzą, że ja mówię, że mam podwyższe podatki. Kiedy żartujesz albo jesteś sarkastyczny, to ten fake newsy to podkładają i tłumaczą, że to ja powiedziałem. To są najgorsi ludzie. Kiedy wyprowadzali Joe Bidena, bo nie mógł wyjść z sceny, kiedy nie mógł znaleźć wyjścia, kiedy nie mógł znaleźć mikrofonu, stał, patrzył się. Kiedy ja go naśladowałem, I Joe Biden, o tak to zrobił, o tak.
jak schodził ze sceny. I potem zszedł w innym kierunku, to najdziwniejsza rzecz. I potem ktoś wszedł na scenę i go ściągnął. But you always have a lot. So I said to our great first lady, who can powiedziałem mojej żonie, on television first lady. People love our first lady, I tell. Ludzie ją lubią, naprawdę, mówię, że mówię wam. Pytałem się mojej żony. Go out and get a book. She just wrote a book. I hope ona właśnie napisała książkę. Idźcie, kupujcie ją. So busy. She just wrote a book called Melania. Go out and buy it. It's... Właśnie kupiła książkę o imieniu Melania. Idźcie, kupujcie ją. And if she says bad things about me, I'll call you all up and I'll say, don't buy it, get rid of it. Gdyby tam było o mnie coś złego, to bym mówił wam, żebyście tego nie kupowali. Ale widzicie, ile tu jest? 18 tysięcy osób. Bruce Blakeman said to me, you know. Bruce powiedział mi, you know, if we went to a stadium or a park, we would have had 100,000 people. Wiesz, gdybyśmy mieli większą lokalizację, gdybyśmy stadion albo park. Parku, to byśmy mieli 100 tysięcy ludzi. I co mówię, Melanie, kto takie tłumy jest w stanie przyciągać? Jestem najlepszym wszechczasów, może wręcz lepszym niż Elvis. Bo Elvis miał gitarę, a ja to robię bez gitary. Nie mam przywileju posiadania gitary. Ale mówię, kochanie, kto to może zrobić tak jak ja? Tylko ja. A ona mi mówi. Ja się pytam jej, jak wspaniały był mój wystąpienie. Nie jak dobre. Ona mówi. To było dobre. Jak to było? It was good, but you couldn't find your way off the stage. I was imitating Biden, and they said I had to. Było wszystko dobrze, ale nie mogłem znaleźć drogi ze sceny. Ja przecież udawałem Bidena. Sarcasm with the media doesn't work. Okay? I mówię wam, te media po prostu nie działają. Sarkazm nie działa w tych mediach, w środkach masowego przekazu. Mam tutaj swoich kolegów, przyjaciół. Więc porzuciłem tak 90% tego swojego sarkazmu. Tu jest jeden z najlepszych wszechczasów. Powiedział mi, że mam wielki problem biznesowy. Ja się pytam, jaki. On mówi, mam zbyt wiele gotówki, nie wiem, co z nią zrobić. Świetny biznesman, świetny człowiek. Kamala wants income tax hikes, small business tax hikes, capital gains tax hike. How about the capital gains? Kamala wprowadzi podatek od przychodów kapitałowych. Realized. Capital gain. That means he wants to give przychody you a kapitałowe. To ona chce opodatkować wasze przychody kapitałowe. Wiecie, znam wielu osób, które są bogate, ale nie mają gotówki. Tak na przykład farmerzy mają ogromne gospodarstwa, kapitał. Tak samo mały biznes. A ja zrezygnowałem z podatku nieruchomości. Także, który jest stosowany w przypadku spadkowych. Więc jak umrzesz i oddajesz farmę swym dzieciom, to ja zniosę na to podatek. And will not leave their money to their kids. A kto tu jest bogaty dzisiaj z nami, który jest bogaty i nie będzie chciał zostawić swojego bogactwa z dziećmi swoimi? Okay, who wants to leave their money to their kids? A kto chce zostawić swoje bogactwo dzieciom? Well, you know, in the old days you'd leave the money to the kids, and what would happen? Kiedyś to było tak, że by się oddawał te pieniądze dzieciom. Now they don't have to do that anymore. Now you can leave your farm, you can leave your small business. Kiedyś dzieci musiały się zapożyczać, dzisiaj tego nie ma, tego problemu, po prostu przekazujesz pieniądze, ale Kamala chce z tym skończyć. To jest szaleństwo. Tutaj. I thought I'm getting ready. I'm going like this.
You know, I got a little bit of a yip problem here, right? Tu jest taki mądrala. It was amazing. I was all ready to start duking it out. I felt like my man in the front row here. Stand up, will you please? Poczułem się jak on tutaj, ten człowiek w pierwszym rzędzie. Do you all know? I'm gonna introduce you later, so you can see. Wy się znacie? Ja was potem przedstawię sobie. He walked on the stage, he wouldn't be afraid. He would already be attacking the poor guy. Yeah, that was interesting, wasn't it? First time that's ever happened, I think. Is he new to the game? I think so. By contrast, I will cut taxes for families. W przeciwieństwie do Kamali, obetnę podatki dla zwykłych pracowników. Saving thousands of dollars for residents of New York, Pennsylvania, łącznie New Jersey and other podatkiem od nieruchomości, uratując tysiące dolarów dla mieszkańców Nowego Jorku, Pensylwanii i innych stanów. Miejsca pracy w fabrykach, w produkcji wrócą do naszego kraju. Wzrosną zarobki, spadnie koszt życia. I będziemy mieli największy wzrost gospodarczy w historii Stanów Zjednoczonych. Główną częścią przywracania wiary w naszą gospodarkę będzie zakończenie inwazji na granicę. Under borders are Kamala Harris. Za czarycy granice Kamali Harris. Under borders are granice. Until the coup. I say until. Aż do momentu coup d'état. But she was a border czar. Now she's under borders are granice. Teraz twierdzi, że nigdy nie była. Ale to ona, to jej zdaniem była granica. To jest najgorzej zarządzana granica południowa w historii naszego kraju. 21 milionów ludzi, nielegalnych imigrantów przychodzą z całego świata. Psychiatryków, z więzień, wielu turystów. Oni tu wchodzą. Tam turyści. Tam idą i to robią sobie tego zdjęcia. Zdjęcia są takie okropne, że nigdy ich nie pokazują. Nikt o tym nigdy nie rozmawia. A my mamy ogromną liczbę terrorystów, którzy do nas przychodzą. Każdy może przychodzić. Przychodzą ludzie, którzy nie mówią po angielsku. Tutaj jeden z ludzi powiedział mi w zeszłym miesiącu, 168 different countries came in. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy do kraju przyszli ludzie ze 168 krajów. Myślałem, że nie mam tyle krajów, ale tak naprawdę jest ponad 200. Wiem jedną rzecz. W 2016 roku wygrałem prawdopodobnie z uwagi na kryzys na granicach. W 2020, mimo że miałem miliony głosów więcej niż w 2016, byłem przekonanym, że nie mogę przegrać, ale przegrałem. Ale wiecie co? Będziemy mieli w tym roku największe zwycięstwo w historii. To będzie legenda. W 2020 ludzie z mojego sztabu mówili, proszę nie mówić o sztabie, bo już o granicach, bo nikt już nikogo to nie obchodzi. Ale teraz wszystkich obchodzi, bo granica jest... Przejścia przez granicę 25 razy większe niż były w 2020. A ja chcę być znany jako wasz prezydent, który zajmuje się granicami. Prezydent od granic. A Kamala będzie znana jako prezydent inwazji. Puszcza jej wszystkich. Nasz kraj cierpi. Jak widzisz, co się dzieje z tymi gangami z Wenezueli przejmujących budynki apartamentowe.
I'd never seen anything like it, and he doesn't want to talk about it. They've taken over your buildings and your land. Oni przejmują ziemię, budynki. Right, trzeba coś z tym zrobić przecież. Bruce, would you let people come in from a foreign country like Venezuela? Czy pozwalałbyś ludziom wchodzić z takiego państwa, z takiego kraju jak Wenezuela, gdzie przestępczość tam spadła 72%, dlatego że wzięli swoich dealerów, swoich morderców, swoich członków gangów i ich wszystkich powysyłali do nas. Bruce, gdybyś kiedykolwiek byś kiedykolwiek powiedział ludziom, których masz chronić, czy byś im powiedział, nie chce mi się nic z tym robić, byś powiedział, nie martw się, za on będziemy tam mieli grupę ludzi uzbrojonych i to wszystko naprawimy. On by się nie bawił. Ale ci ludzie, tu policjanci, oni się boją tego. Bo oni są tacy agresywni, oni nigdy czegoś na jego nie widzieli. A my tych agresywnych ludzi złapiemy, wyślemy ich z powrotem do ich krajów. A jak tam wrócą, to zapłacą karę. Thank you. Dziękuję bardzo. We have no choice. Nie mamy wyboru. Nie możemy tego utrzymać. Żaden kraj nie mógłby tego utrzymać. How about in Springfield, Ohio? A pomyślcie o tym, co się dzieje w Springfield, Ohio. 32 tysiące. To jest takie małe miasteczko. Żadnego przestępczości, żadnych problemów. 32 tysiące nielegalnych imigrantów tam wchodzi, więc prawie im się podwaja populacja w ciągu paru tygodni. Czy wierzycie w to? Wiecie co? Oni muszą stać się twardsi. A ja za parę tygodni pójdę do Springfield, pójdę do Aurory też. Jak już tam pójdę, możecie mnie już nigdy nie zobaczyć, ale to wszystko okej. Co się stało z Trumpem? On się nie wydostał ze Springfield. Wygrywam Ohio, jakieś 15 punktów. Będziemy się opiekować Ohio, będziemy się opiekować Colorado. Będziemy się opiekować każdym stanem Stanów Zjednoczonych. Jest burmistrz Springfield. Zamiast powiedzieć, wykopiemy ich wszystkich. We're hiring teachers to teach them English. Zamiast tego on mówi, zatrudniamy nauczycieli, aby ich uczyć angielskiego. Oni zatrudniają tłumaczy po to, żeby te dzieci, kiedy pójdą do szkoły, zabiorą miejsca szkoły naszych dzieci, mogły się normalnie uczyć. Nie. My ich wyrzucimy z naszego kraju. Oni tu przyjechali nielegalnie. Niszczą nasz kraj. Wrócą do kraju, z którego przyjechali. Będę bronił nasz kraj. Pomyślcie, to są tamci ludzie, którzy podają białą flagę. A ja mówię wam, że tych ludzi trzeba wywieźć z naszego kraju, tych morderców, zbrodniarzy, handlarzy narkotyków, sprawić, żeby wyjechali i nigdy nie wrócili. Niektórzy z nich są tacy źli, że nie można ryzykować i wysyłać, deportować, bo jest ryzyko, że oni jeszcze wrócą. Trzeba ich zamykać w więzieniach. Tutaj na Long Island widać rezultaty polityki Kamali Harris. Ona jest tak bardzo lewicowa, że ją nazywam komunistyczną. Macie tutaj tysiące członków gangów, którzy przyjeżdżają do was. Pamiętajcie, kiedy zacząłem być prezydentem, MS-15 był gang, którym się głównie zajmowaliśmy. Dwie piękne dziewczyny, 16-letnie, gang MS-13, gang z dewiantów.
zabili te dziewczynki i pokroili je na kawałki. Nigdy tego nie zapomnę. I potem się dowiedziałem, że te rzeczy zdarzają się w całych Stanach Zjednoczonych, bo wszędzie są członkowie MS-13. To są najgorsi ludzie, zwierzęta. A Nancy Pelosi powiedziałaby, nie możesz nazywać ludzi zwierzętami. Ale to jest jej sprawa. Ja powiedziałem, wszedłem do Białego Domu. Widziałem ich wielu w Ohio. Powiedziałem, wyrzućmy tych MS-13 stąd. I oni przyszli poza Meksyko. Do Meksyku też są. I usłyszałem, że od swoich podwładnych, panie prezydencie, oni odmawiają przyjęcia tych ludzi. Barack Obama też usłyszał odmowę przez wiele lat pod rządami Baracka Obamy. Ci ludzie tutaj przychodzili z Hondurasu. Oni wsadzali ich do samolotów, wielkie cywilne samoloty. I kiedy ten samolot miał na pokładzie 200-300 morderców z MS-13, żaden z tych krajów nie chciał przyjąć tego samolotu. I mój podwładny mówił, nie możemy tego zrobić. Ja myślę, że jednak damy radę. Ile płacimy tym krajom? I mówi, płacimy im 750 milionów dolarów rocznie. To sporo. To poinformuj te kraje, że pod żadnym pozorem nie dostaną już żadnych pieniędzy od nas, bo oni nam wiszą kasę, nie pozwalają nam wywieźć tych ludzi. To poinformowali te kraje i następnego dnia mam telefony w biurze od każdego z tych krajów. Z takim tekstem, czy mamy jakiś problem, czy nieporozumienie? Mówię, no, że nie bierzecie przestępców, którzy przyjdą do naszego kraju. I jeżeli tak będzie, to nie dostaniecie od nas już nigdy żadnych pieniędzy. I we w każdym przypadku powiedzieli, proszę pana, to jest tak straszne, że ja o tym nie wiedziałem. Gdybym o tym wiedział, oczywiście weźmiemy członków gangu MS-13. Przyjmiemy ich. I tego samego dnia, tego samego popołudnia, tysiące członków MS-13 zostało wysłanych z naszego kraju do miejsc, skąd przyjechali. I najgorsza część tej całej historii, nadal im nie dałem tych pieniędzy. Ale teraz zostają 4 miliardy dolarów rocznie. Biden powiedział, żeby to robić. Może Kamala o tym wiedziała? Nie chce jej obwiniać? Bo on chce, żeby oni nam stworzyli piękne środowisko, żeby oni nam zostali, ale to się nie stanie. Więc teraz oni dostają 4 miliardy dolarów. Ponad 60% aresztów w Queens to są teraz nielegalni migranci. I wy o tym wiecie. Queens parę miesięcy temu nielegalny imigrant wypuszczony przez Kamalę Harris podszedł do 2-13-letnich dzieci z maczetem w jasnym dniu i je pociął i zgwałcił. To jest okropna historia. W Bronxie kolejny nielegalny imigrant wypuszczony przez Kamalę podszedł do 36-letniej kobiety, pytając o drogę. Zapytał się jej, aby go pokierowała gdzieś. Po czym złapał ją za gardło, rzucił na podłogę i zgwałcił.
A wiecie, co ona potem powiedziała? On mnie nie gwałcił, on chciał mnie zabić. Na Coney Island dwóch migrantów wpuszczonych przez Kamalę zaatakowało 46-letnią kobietę. Została ona pobita ciężko, będzie żyć. I mówiłem wielokrotnie o przestępczości migranckiej, których wpuszczamy tutaj i robią nam piekło. To są agresywni, źli przestępcy. Wiele ich własne kraje ich nie chcą. Przybywają tutaj z całego świata. Przyszli z Kongo, z więzienia w Kongo. Pytaliśmy się, skąd jesteście? Z Kongo. A co robicie w Kongo? Byliśmy w więzieniu. Przychodzą z Kongo, przychodzą z Afryki, przychodzą z Białego, Bliskiego Wschodu, z całego świata, z Azji. A co się dzieje z naszym krajem? My po prostu niszczymy tkankę społeczną i nie możemy tego więcej robić. Dajcie mi szansę, będziecie mieli bezpieczny Nowy Jork. Trzy miesiące. Trzy miesiące. For every New Yorker being terrorized by this wave of migrant crime, November 5th will be. Dla każdego Nowojorczyka będącego terroryzowanym przez tą nową falę przestępczości, 5 listopada to będzie dzień wyzwolenia. I will launch a special task force of elite federal law enforcement people, many of whom I already know, that are tough. Sformujemy elitarną jednostkę, policję, jednostkę, która będzie walczyła, jak znam ich już od dawna, która będzie eliminować MS-13 i każdy inny zagraniczny bank, który działa na ziemi amerykańskiej. Oni przychodzą tutaj nie tysiącami, a milionami. Prawdopodobnie w tym okresie przyszło do nas 21 milionów ludzi. Więc patriotyczni Nowojorczycy musicie ruszyć swoje tyłki i zagłosować. I pójść zagłosować. Ruszcie swoje tyłki z kanapy i idźcie zagłosować. I już, do roboty. Szybko. Musimy głosować. Ja jestem przekonany, że zagłosujecie na Republikę. Chrześcijanie i ewangelicy, oni nie głosują zbyt wiele, ale gdyby głosowali, byśmy nigdy nie przegrali. Właściciele broni palnej również nie głosują tyle, ile powinni. Nie głosują w takiej proporcji, jakiej powinni. Idźcie z domu i głosujcie. Ewangelikanie, ewangelicy, idźcie, głosujcie. Są inne grupy, głosujcie, a my wygramy. Wybierzmy do kongresu naszych wojowników. Wybierzcie Elise Stefanik, mało która kobieta jest tak piękna. Gdzie jest Stefanik? Gdzie jest Elise? Gdzie jest Elise? Elise Stefanik jest pochodzenia czeskiego. To takie od tłumacza to słowo. Mark Molinaro. LaLoda. Nick LaLoda. Thank you, Nick. Great job. Dziękuję, Nick. Dobra robota. Here's another one doing a good job. I gave him a big endorsement, Anthony Diaz. Poparłem go bardzo mocno i robi świetną robotę. Thank you, Anthony. Dziękuję, Anthony. Salt. Salt, Anthony. Remember, fellas, salt. Brandon Williams doing great. Brandon Williams. Thank you very much. Również świetną robotę robi. Dziękuję bardzo. Nick Langworthy, terrific guy. Nick Langworthy. Claudia Tenney, where's Claudia? Claudia Tenney. Where's Claudia? Gdzie jest Claudia? She's been amazing. Congressional candidate. Mike LePetri, where's Mike? Kandydat do Kongresu Mike LePetri. Leading big. And Alison Esposito, she's a tough one. I Alison Esposito. O, jest twarda sztuka. Stuff, you know, when you have this many people, I'm looking around, where's one person?
Thank you very much, Allison. Beautiful. Trudno, jak ma się tylu ludzi. Ja się tu rozglądam, szukam ich wszystkich. Mike Sapriacone. Gdzie jesteś, Mike? Musisz wygrać, Mike. Musimy to wygrać, Mike. Możemy to zrobić. Były senator i długi przyjaciel dla mój. Senator Al D'Amato. To nie? Dobry człowiek. Świetny prawnik. Kongresmen. I on mi pomagał bardzo dużo, kiedy demokraci próbowali mnie wyrzucić z funkcji prezydenta. He's great. And he's a big part of our campaign and I want to bring him to Washington with us. Ważny członek naszego sztabu, żeby pojechał ze mną do Waszyngtonu. Przygotuj się. Ambassador to Israel, David Friedman, who's fantastic. David Friedman, ambasador do Izraela. A mayor who was a fantastic mayor. Fantastyczny burmistrz. Very shy kind of a guy. Trochę nieśmiały. Took crime. It was terrible. It was a level. Przestępczość była na okropnych poziomach. Made New York the safest big city. I sprawił, że Nowy Jork był naj. Rudy Giuliani. Że Nowy Jork był najbezpieczniejszym dużym miastem na świecie. Rudy Giuliani. Roy. Roy. Rudy. That's isn't that great? Rudy. Świetnie. And his son. Jego syn. Who happens to be a great golfer. A lot of people który say, jest świetnym graczem golfa. Not that good. Let me tell you, he's seriously good. Andrew. Poważnie Giuliani. Dobry. Thank you. Andrew Giuliani. Thank you, Andrew. Dziękuję ci, Andrew. And a very beautiful little boy who went through hell. I bardzo piękny młody chłopiec, który przeszedł przez piekło. That's why I was late for you today. I brought him presents. I said, Liam, do you think the crowd of 20,000 plus a lot of people outside, you know, we put up big televisions on the back of the building. But that's to jest tłum 20 tysięcy, a tam jeszcze więcej jest poza stadionem. Mam nadzieję, że wszyscy oglądają zewnątrz, że wam jest miło. Mamy duże ekrany. Being in the third row, first row. But Liam LeCastro is here and he Liam LeCastro jest tu z nami. Świetny młody człowiek. He's gone through a lot. But he's going to be better soon, right, Liam? And I got him the most beautiful present. Mam dla ciebie najwspanialszy prezent. He's a great boy, great parents, beautiful sister. Also with us are members of New York City Firefighters Union, Local 94, the largest in the city. Thank you. Członkowie z nowojorskich strażaków. And in their honor, Ahmad, and I think this is a big deal. Na ich cześć. In your honor, I am announcing tonight that as president, dzisiaj, I will officially make the Ground Zero site at the World Trade Center a national monument. Że jako prezydent ogłoszę Ground Zero, miejsce, gdzie stały wieże World Trade Center, narodowym pomnikiem, który będzie zachowany już na zawsze. And you deserve it. A lot of great. A wy, policjanci, wy strażacy, zasługujecie na to. Thank you. Dziękuję. Thank you. Dziękuję bardzo. Well, and I met him last week with the ceremony. Spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu podczas ceremonii. To była piękna ceremonia. Upamiętnienia ataku na Nowy Jork. I nam ci, którzy tworzą ten narodowy pomnik, znakomitą robotę wielu z nich jest tutaj. Dziękuję. Chcemy, żeby ta pamięć przetrwała na zawsze. Za 48 dni będzie przed nami najważniejsze wybory w amerykańskiej historii. Stand up. Just now you can stand up. Teraz możesz wstać. Turn around. Who is he? Name him. Któż to? He took care of business, right? It's my man. Good. To jest mój człowiek. Glad I didn't forget you. Miło mi, że nie zapomniałem o tobie.
To jest mój niezły, najlepszy przyjacieli od dłuższego czasu. Thank you, man. Thank you. We appreciate it. Great, great gentleman. Zawsze. Kamala Harris is for wide open borders. Kamala Harris wspiera otwarte granice. More inflation, even higher than the last 4 years. Do naszego kraju. Record. Przez ostatnie 4 lata. The Supreme Court. Think of that one. Ona chce obstawić Sąd Najwyższy jej własnymi ludźmi. I thought they wanted maybe 11. Wiem, że może chcieli, żeby było 11 sędziów, że to jest wystarczająco duże. Ale zamiast 9 chcę, żeby to było nawet 25 sędziów. Aby oni mogli ustawić system, tak jak ustawiają tutaj wszystko. A najgorszą rzeczą ze wszystkich jest to, że ona jest naprawdę w to wierzy. Jeśli chcesz obniżyć pieniądze, środki dla policji. Jeśli ci to przyszło do głowy, to nie nadajesz się na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bo ktokolwiek chce obniżyć środki na policję, my nie możemy na to pozwolić. Nie możemy pozwolić, żeby nasz kraj upadł. Jest zbyt wielki. Wiecie, jeżeli nie wygramy tych wyborów, a bardzo jest możliwe, nie będzie szansy na nic. Musimy głosować. Kamala wspiera darmową opiekę zdrowotną dla nielegalnych imigrantów. Wy tego nie macie. Now for the last little while she said. Ona wspierała przez długie lata, a teraz w ostatnich chwilach ona twierdzi, że tego nie wspiera. Masowej amnestii i obywatelstwa dla nielegalnych imigrantów, co spowoduje bankructwo ubezpieczenia społecznego. Ona chce wstawić nielegalnych imigrantów, żeby dostali wasze ubezpieczenia społeczne i wasze świadczenia medyczne. Nie chcę, żeby używać słowa nielegalni imigranci albo radykalni islamiści. 3,5 lata swoich rządów. W czasie 3,5 roku straciła więcej niż 325 tysięcy dzieci migrantów, które zniknęły. Może są już martwe. Wyobraźcie sobie. Stadion wypełniony kilka razy. Ona chce zmienić definicję przemytu w celach seksualnych, ataku bronią i wiele razy mówiła o zakończeniu, zakazie wydobycia gazu łupkowego, eksportu tego gazu. Dzień po wyborach wszystkie te rzeczy wrócą. Te szalone idee. Jedna koncepcja na walkę z inflacją to jest wprowadzenie kontroli cen w stylu komunistycznym. Czy ktokolwiek tutaj ma prywatną opiekę zdrowotną i ciężko na nią pracował? Ona chce zakazać prywatnej opieki zdrowotnej, aby wszyscy musieli używać socjalistycznego rządowego systemu. A ona nawet chce zaoferować nielegalnym migrantom darmowe operacje zmiany płci. Wyobraźcie sobie, przychodzą nielegalnie do naszego kraju i mówią: chce zmienić płeć. Jestem przekonany, że ona teraz będzie temu zaprzeczać, ale już mówi o tym. W 2021 roku John Biden dał jej 42 miliardy dolarów
na budowę domów, na podłączenie internetu do wiejskich domów. 42 miliardy na to poszły. I nic, żadnego, nic się nie stało z tego. Wydali 9 miliardów dolarów i stworzyli 8 stacji doładowujących dla samochodów elektrycznych. Ja zakończę wymóg elektryfikacji samochodów. I muszę to powiedzieć. Elon Musk jest świetny gość. Naprawdę mamy dobre porozumienie. Ale jeżeli chodzi o elektryfikację, to jedni ludzie tego chcą, drudzy nie chcą. Ja myślę, że on robi świetny produkt i on to rozumie. Niektórzy ludzie muszą przejechać długie dystanse. Niektórzy ludzie nie chcą, żeby ich samochody były budowane w Chinach, a elektryczne samochody będą budowane w Chinach. Będziemy mieć samochody napędzane benzyną, hybrydowe, będziemy mieć elektryczne, będziemy mieć wszystko. Słyszeliście o wodorze? Mówią o tym, tam jest jeden taki malutki problem, jak to wybuchnie, to jesteś martwy. I kiedy to się zdarzy, to nie jest ładny obrazek. Wczoraj trzy agencje administracji Kamali Bidena, FBI, CIA i Agencja Bezpieczeństwa Infrastrukturalnego. Potwierdzili, potwierdzili, że irańscy hakerzy się whakowali do serwerów pocztowych kampanii Trumpa i przekazali te dane kampanii czy sztabowi wyborczemu Bidena. Biden współpracuje z Iranem i otrzymuje ukradzione od nas materiały. Zobaczcie, co się dzieje na świecie. Nie mogło być to zbyt ekscytujące, ale dali to kampanii Bidena. Nie mogę w to uwierzyć. To jest naprawdę, to jest zagraniczna ingerencja w wyborach amerykańskich. Oni zawsze mówią Rosja, Rosja, Rosja. Cokolwiek się stało z Rosją, Rosją, Rosją. Pamiętacie laptop from hell? I co powiedzieli wtedy, że to Rosja. Nie, to był Hunter Biden. To był Hunter. Trwało to przez 2,5 roku i w końcu powiedzieli OK. Miliony telefonów, które wykonałem, nie poszedł ani jeden do Rosji. I wielu ludzi przeprosiło za to. Zmarnowali czas i pieniądze, miliony, miliony dolarów i nic z tego nie wyszło. Ale nie możemy pozwolić temu szaleństwu iść dalej. Prawie niż dwa miesiące powie Kamali, że wystarczy nam to. Kamala, byłaś okropną wiceprezydent. Byłabyś gorszą panią prezydent. Kamala, you're fired. Kamala, jesteś zwolniona. Wynoś się. We're not gonna take it anymore, Kamala. Nie chcemy już tego wszystkiego, Kamala. That was a little line from The Apprentice, which I'm sure you haven't seen. What a great show. Was The Apprentice good or what? Pamiętacie, to był cytat z mojego programu Praktykant. Dobry był, nie? Kiedy przejdę do Białego Domu, będziemy mieli przed sobą cztery najlepsze lata w historii naszego kraju.
Zaczynając w dniu, pierwszym dniu, zamknę granice i zakończę inwazję. Inwazję, jakiej nie zdarzyła się w żadnym kraju. Rozpoczniemy największą deportację kryminalistów w historii naszego kraju. Stworzymy w Ameryce największą produkcję energii na świecie. Pomyślcie sobie, mamy tego więcej niż Arabia Saudyjska, więcej niż ktokolwiek, więcej niż Iran. To złoże Anwar na Alasce. Będziemy rosnąć gospodarczo. Mamy w tej chwili 35 miliardów bilionów dolarów długu. You know, I got great marks on the military. We took out ISIS. Wiecie, mam wspaniale tutaj doświadczenia z wojskiem. Przecież my zniszczyliśmy ISIS, państwo islamskie, w 4 tygodnie. Mamy świetne wyniki, jeśli chodzi o gospodarkę. Pamiętacie, że wtedy COVID-em pisali się świetnie. Jak mówiłem, to wyszło z Chin, to wyszło z laboratorium w Wuhan. Zostawiliśmy Bidenowi i Harris kraj, w którym giełda, rynek akcji był w wyższym stanie niż przed COVID-em. Co do tej katastrofy, wielu, wielu ludzi umarło z powodu tej katastrofy. Ja zmienię Stany Zjednoczone, supermoc wytwarzania rzeczy. Przywrócimy przemysł samochodowy. Inne kraje, które kładą na nas cła, kiedy oni wysyłają do nas produkty, my nałożymy będziemy na nich te same tła. Te same są na nich nałożymy. Wiele państw, między innymi nasi tak zwani sojusznicy, nasi przyjaciele, wykorzystują nas w straszny sposób, tak w sposób militarny w NATO, jak i w handlu. My wprowadzimy, ja wprowadzę ustawę o zbalansowanym handlu. Jak oni będą na nas kłaść 100% cło, my na nich będziemy kłaść cło 100-300%. Wy nas obciążacie, my was obciążymy. Nasza wiadomość do nich jest bardzo prosta. Róbcie swoje fabryki tutaj, w Uniondale, w Stanach Zjednoczonych. I żebyście robić w Ameryce, to nie będziecie płacić podatków. Odniesiecie sukces naprawdę bardzo wielki. My chcemy, żeby oni robili swoje produkty tutaj. W tej chwili Chiny budują jedne z największych fabryk samochodowych na świecie, w Meksyku. To są tak naprawdę największe fabryki na świecie. Będą wypuszczały miliony samochodów i liczą na to, że przez naszą granicę przejadą miliony zbudowanych tam samochodów. Ale oni tutaj nie będą sprzedawać tych samochodów, bo my chcemy, żeby oni je budowali w naszym kraju. I wtedy będą płacić amerykańskim robotnikom. Mamy też coś, co jest podstawowe, ale ludzie się dziwią, jak to na to wpadliście. Nie będzie podatków na napiwki. Nie będzie podatków za pracę w nadgodzinach. My to zrobimy. W przeciwieństwie do Bidena z jego odpuszczeniem długów studenckich. My to zrobimy. Pamiętacie, co oni mówili? I dla seniorów. Mamy tu seniorów. Podnieście ręce. Jesteście gotowi? Żadnych podatków na ubezpieczeniu społecznym.
Żadnych podatków. Żadnych podatków na ubezpieczeniach społecznych. Wam się to należy. Żyliście jak w piekle z najgorszą inflacją w historii tego kraju. Nie będziemy jeszcze opodatkowywać ubezpieczenia społecznego. Ja zawsze będę chronił ubezpieczenia społecznego, opieki medycznej. A demokraci chcą tego zniszczyć. Oni chcą stawić nielegalnych migrantów, żeby oni z tego korzystali. I my stworzymy tymczasową stawkę maksymalną podatku od kart kredytowych na 10%. Zakończymy nowe zielone oszustwo. Pamiętacie, jak oni kiedyś mówili globalne ocieplanie? Teraz to jest zmiana klimatu. Bo teraz się robi zimniej. Zmiana klimatu. Chuck Zito. Czuję się bezpiecznie, jak on tu jest w pierwszym rzędzie. Chuck, czy ty się boisz zmiany klimatu? Teraz to nie jest globalne ocieplanie, bo to nie działało zbyt dobrze. To się oziębiało. Teraz to jest zmiana klimatu, bo to cokolwiek się nie wydarzy, to tym to jest. Weźmiemy te wszystkie pieniądze. Weźmiemy te pieniądze z tego nowego jedynego oszustwa. Jest jednego z największych oszustw kiedykolwiek. I będziemy budować prawdziwą infrastrukturę, drogi, mosty. To będzie prawdziwa infrastruktura. Ja zakończę wojnę na Ukrainie. Zakończę chaos na Bliskim Wschodzie. Głos na Kamale to głos, aby zniszczyć Izrael. Izrael za dwa lata by nie istniał. Jesteśmy bliżej teraz III wojny światowej niż kiedykolwiek. Będę wspierał Izrael i przywrócimy doktrynę pokoju poprzez siłę. My to wszystko ustalimy. Nie będziemy mieli wojny na Bliskim Wschodzie. Nie będzie wojny z Rosją, z Ukrainą. Kiedy ja byłem prezydentem, nie było wojny, poza tym z ISIS. Byłem al-Baghdadi, założyciel ISIS. My ich zlikwidowaliśmy. To miało zająć 4 do 5 lat. Mi to zajęło 4 tygodnie. Generał Raising Cane. Well, they call me Raisin. I said, your name is Raisin Cane. That's the general I was. Twoje imię to Raisin Cane. Niezłe imię. W 4 tygodnie to zrobił. Atak na Ukrainę i atak 7 października na Izrael by się nigdy nie wydarzył, gdybym był prezydentem. Wyobraź sobie, w jakim stanie byłby nasz kraj bez wojny na Ukrainie, bez wojny w Izraelu. Bliski Wschód teraz się pali cały. Żadnej inflacji i dominacja energetyczna Stanów Zjednoczonych. Nie mielibyśmy inflacji. Nie mielibyśmy chaosów na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie. Nie możemy pozwolić, aby demokraci oszukiwali w wyborach. Odbudujemy miasta, między innymi Washington DC, ale były znów bezpieczne, czyste, piękne. Budujemy piękną stolicę. Sprawimy, że będzie czysta i piękna raz jeszcze. I przywrócimy dolara jako światową walutę rezerwową. Ja to utrzymam. Chiny chcą to znieść, a dla nas to byłaby taka klęska jak przegrana w wojnie. My utrzymamy dolara jako rezerwową walutę świata. To będzie łatwe, ale tak zakończymy epokę inflacji, biedy, którą sprowadzili Kamala i skrzywy Joe.
i poprawimy życie każdemu Amerykanowi, niezależnie Amerykaninowi, niezależnie od rasy, kształcenia. Niskie stopy procentowe. Każdy będzie mógł sobie kupić samochód i dom. To bardzo proste. Zatrzymamy inwazję. Zatrzymamy przestępstwo migrantów. Wzmocnimy wojsko. Życzę wesołych 77 urodzin US Air Force. And if you remember, I created Space Force. Pamiętacie, stworzyłem siły kosmiczne. Air Force, which will soon be 5 years old. Już niedługo będą miały 5 lat. Tworzymy obronę rakietową naszego kraju. Wyrzucimy z naszych szkół etyczną teorię rasową i wyrzucimy mężczyzn ze sportów dla kobiet. Będziemy bronić prawa do posiadania broni palnej, wolność słowa, zabezpieczymy naszą granicę, wybory. Każda rodzina będzie się cieszyła. Każdy dzień będzie wypełniony nadzieją i okazjami. Możliwościami. Ale żeby to się stało, musimy pokonać Kamalę Harris, krzywych demokratów. Musimy ją powstrzymać. I powstrzymać jej niszczącą nasz kraj agendę lewicową. Musimy wygrać te wybory taką przewagą, tak dużą, że nie będzie się dało oszukiwać w tych wyborach. Zbyt duże, żeby oszukać. 5 listopada uratujemy naszą gospodarkę, uratujemy klasę średnią, odbijemy naszą suwerenność, nasze granice. Ameryka będzie na pierwszym miejscu. I razem powie, że Ameryka znów będzie potężna. Ameryka znów będzie bogata. Ameryka znów będzie zdrowa. Ameryka znów będzie silna. Ameryka znów będzie dumna. Ameryka znów będzie bezpieczna. Ameryka znów będzie wolna. I sprawimy, że Ameryka znów będzie wielka. Dziękuję bardzo. Kocham Nowy Jork. Dziękuję wam. God bless you all. Nice seeing you. No i tak, proszę państwa, wyglądało spotkanie Donalda Trumpa z Nowojorczykami i rozmowa jak Nowojorczyka z Nowojorczykiem. No ja nie widziałem, żeby ktoś był śpiący albo ktoś za wcześnie wychodził, ale może źle patrzyłem. Tyle na temat tej transmisji. Dzisiaj w niedzielę kolejna relacja ze spotkania prezydenta Trumpa. Może spotka się z Polonią. Może spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, odbędą prawdopodobnie w tym samym miejscu, czyli w Częstochowie, w Doylestown, w stanie Pensylwania. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Bądźcie państwo z nami, oglądajcie Telewizję Republika, poinformujemy. Ale na teraz się kłaniamy. Aleksander Wierzejski. Dziękuję bardzo widzom za zostanie z nami do tak późnej godziny. No albo tak wcześniej, oglądajcie państwo Telewizję Republika, bo już niedługo wznawiamy relacje z tej burzliwej nocy. Pamiętajmy, że Wrocław broni się przed atakiem, tam rośnie fala powodziowa, czy to będzie jutro kulminacja, czy pojutrze, o tym wszystkim się przekonamy już niedługo. A państwu dziękujemy za wspieranie Telewizji Republika, bo to tylko dzięki waszej uprzejmości, tylko dzięki waszemu wsparciu możemy działać i możemy informować o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.